Liban Abdi. Odzyskują piłkę Lechici po to, by zaraz ją stracić. Tronsztadt. Stolarz, piłka w polu karnym, jest tu Liban Abdi, uwaga! Ogromny entuzjazm na trybunach Haugesund Stadion. Liban Abdi wyprowadza drużynę z Haugesund na prowadzenie w 24 minucie tego spotkania. Nie ma spalonego, Liban Abdi ma sporo miejsca. Abdi odgrywa do Hajradinowicza. Hajradinowicz! 2 do 0. No choćby jeden gol strzelony tutaj może naprawdę ułatwić zadanie Lechowi Poznań w rewanżu, który już za tydzień na Ina Stadionie. Ale atakując, trzeba uważać na ofensywne zapędy drużyny norweskiej, która prowadzi już 3 do 0. No muszą Lechici tutaj coś zrobić, ponieważ taki wynik jest absolutnie niedopuszczalny. Trzeba tutaj strzelić choćby jednego gola, no bo inaczej w rewanżu, nawet przy znakomitym występie, może być bardzo ciężko. O, awans! Na szczęście piłka w siatce! Jest gol dla poznańskiego Lecha! No i mówiłem o tym, że Radosław Majewski nie ma najlepszych warunków fizycznych, ale jak się okazuje, w powietrzu potrafi powalczyć i trafia w tej chwili do siatki. Radosław Majewski. 75. minuta spotkania, no i wreszcie gdzieś tam nadzieja w naszych szeregach. Kostewicz. Przebiegł już kilkadziesiąt metrów z piłką Ukrainiec. Michał Raduc, biega pole karne, rzut karny dla kolejorza, wywalczył w tej sytuacji Michał Raduc. Jeftić kontra Bradwejc. Oby to był gol, proszę Państwa, Darko Jeftić i Lech Poznań strzela gola kontaktowego. FK Haugesund, Lech Poznań 3 do 2 w doliczonym czasie gry.